Cześć, witajcie na kolejnych Luźnych Wrzutach o dość dużo mówiącym tytule e, Walka jako bójka. E, są to moje przemyślenia dotyczące nie tyle mechaniki walk, chociaż to też się tutaj pojawi, a raczej filozofii związaną w walkach, e, z walkami w RPG. E, to znaczy na pewno ci, którzy z was, którzy przeszukują odmenty internetu, poszukują rad na YouTubie, bądź na jakichś blogach znają poję dwa pojęcia. Walka jako sport, czyli combat as sport i walka jako wojna, czyli combat as war. Yy, te dwie ta oś, gdzie na jednej stronie znajduje się jedno z tych pojęć, na drugiej drugie z nich jest yy, jakby odnosi się do filozofii walk w RPG. Yy, w skrócie, chociaż nie będziemy do końca poruszać się o tej osi tutaj, ale żeby przytoczyć w skrócie, walka jako sport to y, taka filozofia projektowania czy zakładania walk w y, grze RPG, gdzie istnieje pewna określona ilość zasad, które determin, których wykorzystanie determinuje to, czy starcie zakończy się powodzeniem dla postaci graczy, czy też. Dla mistrza gry, mówiąc w uogólnieniu. Więc jest to takie rozwiązanie, gdzie istnieje pewny antagonizm dwóch stron, ale jest on regulowany na zasadach sportowych, to znaczy takich, że przede wszystkim treść karty postaci, umiejętność obracania się w tych zasadach determinuje zwycięstwo i to zwycięstwo ma następować w dość uczciwych warunkach, to znaczy na przykład przy zbalansowaniu spotkań. To znaczy, przykładem gier, gdzie. Ta mechanika często y, jakby jest stosowana, ten pryncypium designu. Jest stosowane, jest y, na przykład Pathfinder, druga edycja, y, czy takie elementy mamy bardzo mocne w czwartej edycji Dungeons and Dragons. Y, więc po drugiej stronie względem y, właśnie y, walki jako sportu jest walka jako wojna, y, czyli tam gdzie pryncypia są inne gdzie założenie jest takie, że konflikty są niesymetryczne, gdzie ryzyko dla bohaterów graczy może być duże, ale też zakres ich rozwiązań nie wynika wyłącznie z zasad gry, często wynika z fikcji, więc mogą oni stosować różnego rodzaju fortele, zwiększać skalę konfliktu, zmniejszać ją, poprawiać swoją pozycję i sytuację, choć często początkowo te walki po prostu wydają się niezbalansowane i projektowane jakby z założeniem... Nie zastanawiania się nad tym, jakie będą postacie graczy, które akurat w nie wejdą. Jest to oczywiście pryncypium designu, które jest z, kojarzone z OSR-em yy, i z, ogólnie ze staro, staroszkolnymi grami. Yy, można by tyle sobie powiedzieć, bo ta oś jest mocno obkomentowana w. Yy, jest mocno obkomentowana w internecie, yy, ale moim zdaniem nie wyczerpuje ona całości istotnych elementów myślenia o designie walki w RPG-ach, bo tak naprawdę poruszać, powstały te pojęcia właśnie na gruncie projektowania gier około z rodziny DD, o tak najszerzej możemy to powiedzieć, to znaczy te dyskusje są prowadzone trochę jak pomiędzy wyższością świąt Bożego Narodzenia, nad świętami Wielkiej Nocy, ale głównie na zasadzie tych problemów, które ujawnia DD. Kiedyś DD miało walkę bardziej projektowaną w starych edycjach, był pod jako walkę jako wojnę, potem od trzeciej edycji zaczęło przechodzić do walki jako sportu. To się wzmocniło w czwartej edycji, w piątej edycji trochę osłabło, ale nadal jest principium istotnym, chociażby przez. Ten challenge rating potworów, który cały czas jako skalę ich wyzwania jest określany, ale moim zdaniem istnieje pewna oś, która jest ważniejsza, przynajmniej dla grania RPG w Polsce i dość dużo zmienia i dość dużo opisuje, ale nie jest często określona, bo traktujemy ją jako naturalną. Jej istnienie uświadomiło mi tak naprawdę e, czytanie Warlocka e, w ramach przeglądania tego systemu. I ta oś na jednej swojej stronie będzie miała to, co mamy w tytule e, tych luźnych wrzut, czyli walkę jako bójkę. E, skąd ta myśl u mnie po czytaniu Warlocka? Walka w Warlocku działa na e, bardzo prostej zasadzie, która przekłada się na wysoką śmiertelność. To znaczy w warloku strona atakująca, że każda ze stron wykonuje rzut 1K20 plus umiejętność walki. Jest to rzut przeciwstawny, bonus dla atakującego polega na tym, że dodaje mu się plus 5 do tego rzutu. Czyli w momencie kiedy decyduje się na przykład zaatakować goblina, biorę kostkę, rzucam nią, do tej wartości dodaję 5. I do tej wartości dalej dodaję moją umiejętność yy, yy, w odpowiedniej walce. Czy odpowie umiejętność mojej postaci. I teraz, jeżeli nie uda mi się wygrać testu przeciwstawnego, to druga strona mnie atakuje. W sensie źle powiedziałem: nie atakuje. W drugiej stronie się, yy, powiodło się uderzenie przeciwko mnie. Zatem Warlock nie zakłada istnienia obrony. Nie ma tak jak na przykład było w Starym Wodzie, gdzie walki trwały jakby w nieskończoność poprzez to, że jedna strona atakuje, druga się broni i tak dalej, i tak dalej, na każdą turę dwa rzuty na każdą ze stron. Tutaj mamy właśnie mamy bójkę, czy bójkę, bijatykę, w której strony się między sobą szarpią, i pytanie jest, która trafi, albo która trafi czysto, bo to chyba to należałoby tutaj powiedzieć. Czyli co to oznacza? Jeżeli gramy w Warlocka, to rozpoczynając jakiekolwiek starcie, musimy być yy, przygotowani na to, że sam atak już wprowadza ryzyko otrzymania obrażeń, a w jakby to powiedzieć, w szerszej perspektywie śmierci postaci. Yy, I oczywiście możemy pozycjonować fikcyjnie tą walkę, ale głównie chodzi o to, że rzucamy kośćmi dla zbadania tego bardzo szybkiego momentu. Bardzo szybkiego momentu starcia i ocenienia jego skutków nie w kontekście pozycji i szerokich rozważań strategicznych, tylko przede wszystkim tego, kto kogo trafił. I możemy przyjąć, że jeżeli na przykład atakujemy napastnika, który jest wyraźnie silniejszy i bonus plus 5 nie ma dużego znaczenia, to nawet jeżeli mamy inicjatywę, atakujemy go, on przykłada nam w pierwszej turze, potem jest jego tura, w której ma swoje plus 5 i przykłada nami po dwóch turach jest w stanie bez dużego problemu rozłożyć postać na łopatki. Taka mechanika powoduje zupełnie inne myślenie nie o walce właśnie na osi Combat as Sport or Combat S War, czyli nad tym jak się pozycjonować, jakie zmienne powodują zwiększają naszą szansę, tylko na zadaniu sobie pytania czy jest sens wejść w walkę? I Warlock nie jest jedyną grą, która taką mechanikę stosuje, bo, znaczy mechanikę z tej rodziny. Grami z mechaniką z tej rodziny, moim zdaniem, na przykład też jest e, Trofi w wersji Gold, gdzie e, oczywiście odsyłam tutaj na główny kanał, gdzie mamy krok po kroku przez Trofi, gdzie mamy rzutokiem przez Trofi, tam te mechaniki są wyjaśnione szeroko, ale w każdym razie w Trofi gra wygląda w ten sposób, że kiedy dochodzi do starcia, każdy z uczestników rzuca kością, której wartość określa jego. S słaby punkt w tej walce i następnie rzuca się pulą kości odpowiadającą atakowi, których wynik ma przebić wytrzymałych przeciwnika, czy wynik na dwóch najwyższych kościach, ale za każdy wynik, który jest na tej kości odpowiadający właśnie temu wartości słabego punktu dana postać otrzymuje jeden punkt ruiny, co może te kości słabych punktów mogą pojawiać się, ich jedna lub więcej nie wdając się tutaj w zasady, ale znowu oznacza to, że można otrzymać, przynajmniej z punktu widzenia tych zasad, na przykład dwa albo trzy punkty ruiny na samym początku walki, pokonując przeciwnika, ale wychodząc z tego bardzo mocno poobijanym. Lżejszym przykładem troszeczkę jest jakby wątki takie dostrzegam w jednym pierścieniu. Gdzie tak naprawdę dla mnie to starcie w dużym stopniu, yy, czy mechanika opisuje już tylko i wyłącznie ten moment zwarcia, yy, wymiany ciosów, gdzie jest to zależne od przyjętej postawy, bo im my bardziej agresywnie gramy, tym bardziej agresywnie, tym lepsze bonusy ma również przeciwnik, im my gramy bardziej defensywnie, tym bardziej jemu jest nas trudno trafić, ale nam również jest trudniej go trafić, więc jest to myślenie o zarządzaniu przede wszystkim ryzykiem otrzymania obrażeń. I yy, dlaczego mówię walka jako bójka? ponieważ zwykle cechą bójki jest to, że obydwie jej strony mogą wyjść pokiereszowane. Bójki zwykle nie kończą się tym, że nie jest to pobicie w rozumieniu atak na jednego, który. albo inaczej. Żeby bójka była pobiciem, to druga strona nie do końca musi się w niej bronić. To można zapewnić oczywiście dużą przewagą liczebną, ale większość takich bójek typu Kibisowskie ustawki kończy się tym, że obydwie strony wychodzą mniej lub bardziej pokiereszowane. Zwykle strona wygrywająca jest mniej pokiereszowana, ale nie zmienia to faktu, że nie jest to zwykle czysta rozgrywka sportowa typu właśnie walka jako sport, yy, a nie jest to też taki rodzaj dominacji jak w walce jako wojnie przy dobrym przygotowaniu do danego starcia. To znaczy ta oś dlatego jest osią jakby oś, której drugą Końcówkę, drugą część spektrum będę zaraz wyjaśniał. Nie są ze sobą związane, bo opisują zupełnie inny problem. Nie problem tego, jak rozkłada się przebieg starcia i jak oceniamy ten przebieg i jak na niego wpływamy, tylko przede wszystkim, czy star, jaki będzie koszt starcia. To jest myślenie o walce jako bójce. I jest to myślenie, które moim zdaniem w polskim RPG-owaniu występuje i to bardzo, znaczy bardzo wcześnie, dość wcześnie, bo taki przejaw myślenia na przykład mieliśmy w Neurosimie czy w Monastyrze. Mechaniki te 3K20 przy głównym jakby wadą, jeśli można by to powiedzieć, było twierdzenie, że ich główną wadą było to, że jeżeli otrzymam jedną lekką ranę, nie mówiąc już o ciężkiej, to wszystko jest dramatycznie, potem te rany się długo leczą. My zawsze, kiedy o nich myślimy, to myślimy o tych rozwlekłych procedurach pojedynków i walk, jakieś sztuki walki w Neurosimie, akcje za segmenty, manewry i tym podobne rzeczy. Ale jeżeli wrócimy sobie do czystej Neurosimy, a jeszcze lepiej, jeżeli pójdziemy do Neurosimy pierwszej edycji, gdzie nie było tych dodawania oczek na kostkach przeciwnikowi i tak dalej, to znamy sobie sprawę że to była gra, w której de facto pierwsze poważne trafienie, czy znaczy inaczej, dla postaci niewalczącej pierwsza lekka rana była już dużym problemem, prowadzącym do po pierwsze oczywiście ograniczenia jej szans w walce, ale potem wiążącej się z długim leczeniem, a pierwsza ciężka rana tak naprawdę była bardzo poważnym utrudnieniem, nie tylko mechanicznie, ale też jakby w całym koncepcji kampanii dla postaci. Dla postaci, które specjalizowały się w walce. Więc yy, całe starcia były. Rozpatrywane w tym, kto szybciej wykorzysta swoje trzy pierwsze segmenty, żeby bardzo wyraźnie móc dokopać przeciwnikowi, zwiększyć swoje szanse, a jednocześnie będzie wykonywał te strzały na przykład za osłony, czy w biegu, czy w jakimkolwiek innym z tych modyfikatorów dodających te dziwaczne procenty, żeby ograniczyć możliwość przyjęcia swoich obrażeń. I oczywiście był to język designu pierwszej połowy lat 2000 z całą jego, ze wszystkimi jego problemami, ale wyrażał pewną dążność do tego, że. Myśląc o walce, myślimy przede wszystkim o koszcie tej walki. Z Monastyra nie grałem, ale dużo grałem w Neurosimie i prawda jest taka, że Neuroshima liczyła ten koszt zarówno w zużytej amunicji. Oczywiście można było zmieniać styl gry i sypać tą amunicją jak z rękawa, ale jakby przynajmniej fikcja Neurosimy stwierdzała, że amunicja z rękawa nie jest podstawą, nie jest tak super możliwa do, 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 do zdobywania. A z drugiej strony. Yy, można było to nadrabiać też kolejnymi jakimiś pakami czy czymkolwiek się tam nie leczyło tych lekkich ran. Ale finalnie tak naprawdę były to starcia, w których próbowano przede wszystkim uniknąć otrzymania tej lekkiej rany bądź ciężkiej rany, a ciężka rana kończyła tak naprawdę mniej więcej żywot postaci. Pytanie czy miała to robić, czy trzeba było potem grać inaczej, to są teraz z perspektywy jakichś mądrości RPGowych inne zapytania. Ale nie zmienia to faktu, że mamy właśnie, mamy walkę jako bójkę, czyli starcie. W którym przede wszystkim kalkulujemy szanse na początku otrzymania obrażeń. W walce jako bójce te szanse nigdy nie są stuprocentowe. No chyba, że w fikcji stworzymy daną sytuację, ale wtedy pojawia się taką, w której przeciwnik nie ma nie mieć żadnych szans. Ale wtedy pytanie, czy to jest walka? To znaczy, jeżeli zaprojektujemy zasadzkę, w której zastrzelimy kogoś z kuszy, a on będzie sam jeden, to pytanie, czy jest to w tym momencie właściwa walka. Hmm. Czy to jest starcie, czy po prostu atrak z zaskoczenia, który odnosi pełen sukces, bo na przykład cztery postacie strzelają z różnych pozycji do jednego jeźdźca. I jeżeli nie ma czegoś dziwnego, typu magiczny amulet odbijania pocisków, no to ten plan powinien jakby bezbłędnie, zakładając kompetencje osób, które go realizują, doprowadzić do swojego skutku. Ale... i tu się pojawia ważna rzecz... Dla walki jako bójki duże znaczenie ma to, że jeżeli już dochodzi do właściwego starcia, to nawet najlepszy jego uczestnik nie może być pewny wyniku, a na pewno nie może być pewny, że wyjdzie bez żadnych jakby to być, uszkodzeń. I tutaj, kanzu, do którego możemy się odwołać, literacki, to jest słynny Gerald dostający widłami w brzuch od chłopa. Czyli niewątpliwie wyjątkowy szermierz, mutant, który. Jest w stanie, znaczy którego jest w stanie w odpowiednim momencie zupełnie przypadkiem, jakby to powiedzieć, zadźgać, zupełnie nieprzygotowany do tego uczestnik konfliktu, tylko dlatego, bo na przykład mają przewagę liczebną i ktoś się zapatrzył albo się poślizgnął. I moim zdaniem, jakby to jest ważne, że walka jako bójka to jest rozumowanie o walce przede wszystkim w kontekście poszukiwania. Czystych trafień. Czystych, czyli takich, przy których nie ma ryzyka, że, kto inny, że sam otrzymam obrażenia. To na przykład taki wniosek z turniejów w formacie full contact, na przykład w walkach nożem. W nich często punktują tylko czyste trafienia, czyli moment, w którym dwóch uczestników wpada na siebie i dźga się nożami, trzymając, wymieniając ciosy i dźgając się wzajemnie, nie jest punktowany. I to jest ważne dla rozumowania również walki jako bójki. To znaczy, kiedy myślimy o mechanikach, które ją stosują, to liczy się to, kiedy my trafimy przeciwnika, nie kiedy on trafi nas. Czyli kiedy my minimalizujemy ryzyko, to jest nasz pierwszy priorytet w takim starciu. I to jest jedna część tej osi. Druga część tej osi, którą ja widzę, i paradoksalnie ona też istnieje w polskim werpegowaniu, to jest coś, co nazwałbym walka jako spektakl dlaczego wydaje mi się, że to jest ważne to znaczy sądzę, że w latach 2000 w polskim fandomie istniał trochę taki klimat myślenia o starciu zresztą nadal jest on obecny wydaje mi się, że jest on kształtowany, chociaż jest to jakby, to jest hipoteza, którą możecie spróbować bez problemu obalić w komentarzach, ale wydaje mi się, że kiedy czytamy polską fantastykę lat dziewięćdziesiątych, na przykład właśnie Wiedźmina, czy lat dwutysięcznych, na przykład Ahaję to mamy tam całą masę opisów dziwacznych manewrów szermierczych, przewrotów, obrotów, wybić, jakichś dziwnych technik, które nie wynikają raczej z badania traktatów szermierczych z różnych epok, tylko są wyrazem jakby artystycznej ekspresji w kontekście walki danego autora. I wydaje mi się, że walka jako spektakl też jest problemem istotnym dla polskiego RPGowania. To znaczy, że walka ma dostarczać wrażenia, ma po pierwsze być elementem fabuły, i dostarczać wrażenia o charakterze narracyjnym, nie powiem estetycznego, ale chodzi o to, ale go załatwiłem, ale osiągnąłem efekt. Yy, pokazałem, zademonstrowałem moją postać w walce, bo gram szermierze i to jest dla mnie szczególnie ważne. Tutaj troszeczkę taki klimat, chociaż. Jest to troszeczkę nad wyraz przywołanie, to jest walka w dzikich polach z tymi dziesiątkami manewrów, które mamy wykupione jako wysokiej klasy szermierz i uderzamy szablą, cięciem wręcznym, jakimś innym, ścinamy głowy, rozcinamy bez problemu przeciwników i to jest drugie spektrum. To znaczy z jednej strony mamy walkę jako bójkę, czyli tam gdzie Priorytetem jest nie dostać, ale jednocześnie każde wejście w konflikt to jest tylko różny procent szansy tego, jak bardzo y, zarządzamy ryzykiem nie obrażeń, ale zawsze to ryzyko jakich jest i wtedy głównym pryncypium myślenia dla nas w tej walce jest nie otrzymanie obrażeń i wyjście możliwie cało, czyli mamy taką, e, jakby to powiedzieć, brudną walkę, a z drugiej strony mamy walkę jako spektakl, czyli mechaniki bądź systemy walki których przede wszystkim chcemy yy, eksponować pewien narracyjny czy fabularny efekt, jaki osiągamy konfliktem. To znaczy, wynik konfliktu jest często wtórny, a sprowadza się głównie do tego, że yy, nie powiem, że daje się szansę graczowi, żeby wygrał. Bardziej chodzi mi o to, że uważamy, że walka jest wtedy niekompletna, kiedy nie zamanifestowała jakiegoś. Yy, nie powiedziała czegoś o postaci. O, tak moglibyśmy to powiedzieć. Albo niż nie powiedział czegoś o fabule. Bo jeżeli spotykamy szermierza na trakcie i on rozbija całą drużynę, to jego celem nie jest zabicie ich. Tylko celem jest pokazanie, że to będzie główny zły, który jest mistrzem w walce rapierem, na przykład. I to jest. Walka jako spektak, w tym wypadku powiedzmy tradowa walka mistrza gry, w której oczywiście postać ma wyciągnięte w opór współczynniki i bez problemu rozbiła drużynę. Albo walka jako spektak w ten sposób całą grę w tą szermierkę ładowałem doświadczenie, i teraz potrzebuję tych walk, których będę właśnie pokazywał, w jaki sposób piruetem, omijając z jednej strony przeciwnika, wykańczam go jednym ciosem. I wydaje mi się, że to jest coś, co grało kiedyś w polskim RPGowaniu i paradoksalnie na, ta, na tej osi, bardziej niż na osi walka jako sport czy walka jako wojna, ale na osi walka jako spektakl bądź walka jako bójka poruszały się myślenie o walce w, w sesjach RPG, które graliśmy. I tak jak nie chciałem wartościować na początku ani walki jako sportu, ani walki jako wojny, tak samo tych dwóch postaw nie chcę wartościować w tym momencie. Ale mam wrażenie, że to ma na przykład wpływ na to, dlaczego w polskim jakby RPGowaniu, w którym moim zdaniem dominowało podejście walki jako spektakl, było niedużo walk. Bo większość walk wiąże się z ryzykiem. Ponieważ poruszamy się na osi spektakl bójka. Jeżeli walka niesie ze sobą tylko ryzyko obicia postaci, a nie niesie doniosłości, powiedzmy, fabularnej czy narracyjnej, mówiąc szerzej, to przenosimy się po tej osi w kierunku wyłącznie bójki. A może nie zawsze chcemy, żeby gra taka była, bo umawialiśmy się na coś innego, mamy inne preferencje growe. A ponieważ często walka jako bójka, właśnie jest tą. Walką bez treści narracyjnej, no to tą walkę pomijano. Yy. Oczywiście wpływ na to też miały słabe mechaniki, które wtedy funkcjonowały, ale też to, że te mechaniki właśnie upośledzały, na przykład mechanika wampir'a, możliwość powiedzenia czegoś o postaci przez te umiejętności. Bo nawet jeżeli mój yy, specjalista yy, ileś razy nawet trafił, ale ktoś to sparował, bo był przeciętnym wampirem, nie wiem, spalał punkty krwi, brał dodatkowe kostki, cokolwiek, to w tym momencie. Ta umiejętność nie mówiła o postaci to, jakie miałem marzenie, kiedy wybierałem te umiejętności. To jest taka podstawowa rada, która się pojawiała jeszcze chyba u Trzewika i być może chyba nawet w którejś Neurosimie, że skoro ktoś ładuje w tą umiejętność, to daj mu scenę z tą umiejętnością, bo ta umiejętność jest bardzo ważna dla niego. I jeżeli tą umiejętnością jest walka, no to ta walka musiała wyglądać w ten sposób, żeby ta umiejętność odpowiednio wybrzmiała. Nikt nie powie, że mój, nie wiem, gladiator w Neurosimie który miał sześć w broni białej, byłby zadowolony, gdyby miał przegrać jakiś pojedynek przez głupie rzuty kostką. To musiał być ustalony, odpowiedni pojedynek, w odpowiednich warunkach na arenie, a nie to, że przypadkowo wdał się w bójkę z sześcioma pijaczkami. Oni go po prostu, że tak powiem, kupom panowie wzięli, pobili i zostawili smutnego i ograbionego w jakiejś uliczce. I to powodowało też, moim zdaniem, obok, Słabych mechanik, które wydłużały grę i zabijały imersję. Podejście częstsze, moim zdaniem, czyli właśnie traktowanie walki jako spektaklu, powodowało, że walk było generalnie mniej, że walki się generalnie unika, bo mechaniki walki nie pozwalały na takie wybrzmienie umiejętności jak na przykład. Umiejętność perswazji, gdzie wykonuję jeden rzut i e, przekonuję do tego kogoś. I to jest oczywiste to jest jeden test. Ja wiem, że w tym teście mam, nie wiem, grając ze wktulu na gadaninie mam 70%, i mam ileś szansy, jak zagadam do e, gangsterów, to pozyskam informację, która mnie interesuje. E, to tutaj tego nie mam tej pewności, bo mam x tur i być może nie uda się w każdej z nich mm, odnieść odpowiedniego efektu. Albo przeniosę się. Na osi do walki jako Jakobójki i dostanę, e, brzydko mówiąc, strzał. A dlaczego walka jako bójka jest mniej popularna? E, czy była mniej popularna? Wydaje mi się, że nawet nie jest związane z tym, że było ryzyko, że postacie dostaną, bo wbrew pozorom ta taka e, Grimdarkowy, Warhammerowy klimat e, sprawiłby, że takie pojedynki, takie walki, starcia, w których zawsze wychodzi się trochę obitym były nawet chyba oczekiwane e, przez graczy, e, albo na pewno nie psułyby klimatu, a może budowałyby większą imersję. Tylko problemem jest to, że mechanika Warhammera e, nie wspierała takiego grania w rozumieniu, albo inaczej wspierała je połowicznie. No mechanika Warhammera. To przede wszystkim wieczne walki, w których się nie trafia. Które w czwartej edycji są rozwiązane tymi punktami przewag, które w końcu powodują, że nawet w tym okładaniu się kijem, nieprzynoszącym skutku, w którym nikt nikogo cały czas nie trafia, dochodzi do, do tego przełamania. I wbrew pozorom, yy, walka z drugiej edycji yy, z dziesiątkami nietrapiń też jest walką jako bójką tylko jest bójką odpowiednią do kompetencji. Jeżeli weźmiemy dwie osoby bez żadnego doświadczenia i nakażemy im się układać, to oni najpewniej wymienią dwa ciosy pięścią, a potem wejdą w jakiś absolutnie nieudolny klincz, po którym się zmęczą, bo nie wyrobią tego kondycyjnie i potem będą machać tymi rękami, unikając trafienia, bo bojąc się, że zgruchoczą sobie na przykład pięść. I to jest to, co oferował Warhammer, tylko że to z kolei jest już wybitnie niefajne. No i właśnie ten przykład, moim zdaniem najbardziej trafny, yy, przykład, z, yy, przykład z Warlocka, rozwiązuje ten problem, bo daje dokładnie ten sam efekt, czyli efekt bójki, ale załatwia go w dwóch rzutach, a nie kilkunastu rzutach kończących się pudłem bądź pojedynczymi trafieniami. Eee, więc mamy to przebicie też bójki nie tylko jako e, szarpaniny dwóch kupców, którzy nie potrafią się ze sobą pobić e, o jakąś tam złotą koronę, e, ale też jako e, bójkę bardziej e, doświadczonych e, uczestników, którzy oczywiście każdy z nich może zapłacić e, jakimś kosztem. I teraz jak mają się właśnie do siebie te dwie osie? Moim zdaniem to jest układ osi, tak jak znamy nie wiem, z matematyki, czyli prostopadły, to znaczy, na jednej osi mamy walkę jako sport i walkę jako wojnę, powiedzmy, niech to będzie ta oś pozioma. Na drugiej, na drugiej osi, która jest do niej prostopadła, y mamy walkę jako spektakl i y walkę jako bójkę. I możemy gdzieś różne mechaniki próbować y w tym układzie dwóch osi y mapować, przy czym wydaje mi się, że ponieważ u nas D&D nigdy albo inaczej, do czasu trzeciej edycji DD się nie przyjęło, a część graczy w trzecią edycję po prostu byli graczami DD i grali sobie potem w trzecią edycję, to nie doszło do myślenia o walce w całym spektrum tych osi, czyli tylko przede wszystkim do przesuwania się na osi walka jako spektakl albo walka jako bójka. Yy... Ale teraz mamy trochę inne czasy i możemy bawić się i szukać tego, gdzie dane mechaniki znajdują się i co premiują, ale też jak na tej uzupełnionej osi ustalać nasze preferencje. Bo mam takie wrażenie, że oczywiście ono nie jest jakby indywidualny, wynika z pobieżnych, jakby przeglądania jakichś tam dyskusji prowadzonych w internecie, więc jest to badanie pewnie 1% materiału. Ale dyskusje walka jako wojna albo walka jako sport nie budzą chyba w Polsce dużych emocji właśnie chyba przez to, że baza D&D nie jest aż tak szeroka albo jest zamknięta w sobie i tak naprawdę idzie za głównym nurtem D&D z pierwszym doświadczeniem w trzeciej edycji, czyli już w walce jako sport i dla nich jest to standardowy podstawowy sposób grania w RPG. I skoro jest standardowy i podstawowy to, to po co od niego odchodzić? Momentami jest takie coś, że walka jako wojna no to jest jakaś fanaberia. Hmm. Nie wiadomo do końca jak grać, co wpływa, co mogą zrobić gracze. A tu mam moją kartę postaci, jestem w stanie jej odszukiwać, ale te spory nie budzą moim zdaniem emocji, dlatego, że właśnie ta oś nie była osią, która była w naszej kulturze, jakby polskiej kulturze grania eksponowana. W polskiej kulturze grania była właśnie ta druga, nigdy nie nazwana oś, Czyli pomiędzy spektaklem i widowiskiem, i narracyjnym znaczeniem, a ryzykiem danego starcia. Tego, czy bardziej chcemy właśnie ten. Mam wrażenie, że to jest to wieczne poszukiwanie realizmu, które mieliśmy w RPG-ach zafiksowane i mnożenie kolejnych mechanik, zachwyty nad tym, jak dobrze można rozegrać jeden pojedynek w monastyrze, bądź zaprojektowanie fanowskiego dodatku ołów do Neurosimy. Ale tak naprawdę. Za tym nie była potrzeba dążności do walki jako sportu. Teraz byśmy mogli. Tak długo myślałem, że na przykład właśnie ten panowski dodatek ołów, który czynił walkę w opór skomplikowaną, był tak naprawdę przejawem pociągnięcia do granicy osi walka jako sport w Neurosimie. Ale teraz myślę sobie, że był Próbą, poszukiwania prób realizmu to jest próby tego, że właśnie starcia mają swoje ryzyko, że starcia są jak bójka, że mogę być świetnym snajperem, ale jeżeli nie zauważę przeciwnika, który jest dużo mniej doświadczony, ale ma kałasza, to wygarnie serię i mnie zabije. To znaczy to, czego się poszukiwało w tym starciu, to nie było stworzenie ram, w których będę mógł zniszczyć system, tylko stworzenie realistycznego, takiego właśnie ponurego, brudnego, po angielsku mówiąc greedy, eee, trochę tfu, grim, może czemu. Skąd, ale też chyba no, nieważne. E, takiego systemu, który będzie doniosłość walki budował przez to, że jesteśmy zagrożeni, że nie wiemy jak to się skończy. Tylko ponieważ instrumentarium było trochę niewłaściwe, to mapuje i tak jak ja sam długo myślałem, mapowałem to na złej osi, a tak naprawdę celem było, to, było wskazanie ryzyka. E, więc ta potrzeba istniała i potrzeba przeciwległa również nawet w ramach tych samych systemów to znaczy właśnie e, po to mamy rozbudowaną mechanikę walki szermierczej żeby lepszy szermierz mógł udowodnić swoją wyższość i e, zdobyć jakby w pełni fabularną czy narracyjną chwałę i nie będę tutaj jakby przypisywał jakiejś rewolucyjności temu spostrzeżeniu e, ale wydaje mi się, że ono dobrze uzupełnia problemy wobec których jakby mierzymy się też analizując historię RPG-ów, ale też analizując swoje preferencje i takie trochę byśmy powiedzieli preferencje m, krajowe. To znaczy widzę ten odbiór momentami u niektórych osób, ale też tylko to trzeba zastrzec niektórych, kiedy mają do czynienia z mechaniką e, Into the Odd i właśnie pozbyciem się rzutów na trafienie w miejsce e, po prostu bezpośredniego odejmowania wynikami kostki e, hit pointów, a następnie czy tam ochrony przed obrażeniami, a następnie Obniżanie współczynników. E, bo w tym momencie uzyskujemy właśnie tą świadomość ryzyka. To znaczy tego, że może przeciwnik rzuca K8, może wyrzuci 1, albo może jak wyrzuci 8, to skasuje mi wszystkie hit pointy i co wtedy będzie. Mm, I e, więc oczywiście nie wszystkie osoby, niektórych, niektóre osoby to denerwuje, bo nie ma właściwego rzutu na trafienie, więc skoro coś umiem, ale mam lepszą broń, weź jakby wiele zmiennych, ale te zmienne jakby przesuwają się właśnie po osi tego, jaki będzie efekt przede wszystkim narracyjny, bądź jakie będzie ryzyko, a nie tego, czy jest to sprawiedliwe, bądź czy wymaga to wojskowych, taktycznych, bądź strategicznych postępów. I z tym pytaniem jakby Was zostawiam, trochę z prośbą o to, żebyście sobie to przemyśleli, żebyście ci, którzy grają dłużej w RPG, wrócili i zastanowili się właśnie, czy to na tej osi przypadkiem nie mapowały się Wasze potrzeby, a nie na osi sportu i wojny, bo są to po prostu osie rozdzielne, gdzie możemy teraz Mapować nasze potrzeby. Tych, którzy y, mają okazję grać y, krócej, też zachęcam do zastanawiania się tego, czego oczekujecie, albo czego oczekują też właśnie znajomi, czy to kształtuje y, Wasze potrzeby. Y, strategów y, poproszę o to, żeby zastanowili się właśnie, czy w tych sportowych rozgrywkach liczy się dla nich tylko y, taktyczna konkurencja, czy może coś więcej. I y, y, y właśnie, czy tak naprawdę. Ta pojedyncza oś y, sportu i walki, y, tak wyeksploatowana w świecie, powiedzmy, właśnie nie anglosaskim, amerykańskim, bo sądzę, że akurat Warhammer i Anglia to byłaby ta druga oś, y, jest jedyną, która opisuje y, problematykę myślenia o konflikcie i rozpiętości mechaniki, podejść i pryncypiów designu. Dzięki, cześć.